przełomie stycznia i lutego 1920 roku 17. Pułk Artylerii Lekkiej wyruszył transportami kolejowymi przez Kalisz, Warszawę, Białystok, Dolidy i Wilejki. Dla wielu żołnierzy, wśród których byli ci urodzeni w Gnieźnie i na ziemi gnieźnieńskiej, zaczęła się wojna polsko-bolszewicka. Udział gnieźniań w wojnie, w obronie dopiero co narodzonej, odrodzonej Rzeczpospolitej przed czerwoną zarazą ze wschodu był prawdziwą i potężną kuźnią charakteru. Wśród nich był także człowiek, który w późniejszych latach zapisał się chlubnie na kartach historii, czyli Edmund Piechowiak. Edmund Piechowiak urodził się w 1896 roku w Poznaniu na Górnej Wildzie jako syn kolejarza, ale jako młody chłopak po ukończeniu szkoły powszechnej, szkoły średniej został powołany do Armii Pruskiej, okres I wojny światowej, 14-18, służy na froncie, doszedł do stopnia wachmistrza, ale w 18 roku, w grudniu, kiedy wystąpił z Armii Pruskiej, wrócił do rodzinnego Poznania i wiadomo, na fali przygotowań do Powstania Wielkopolskiego walczył w Poznaniu, ale już od pierwszych dni stycznia był na froncie i walczył w Powstaniu Wielkopolskim, między innymi był pod Zbąszyniem. Ale dlaczego mówimy o Gnieźnie? Ponieważ w ramach 17. Pułku Artylerii Pieszej, to wtedy była jeszcze nazwa piesza, później było Artylerii Lekkiej, a tu właśnie w Gnieźnie ta formacja stacjonowała. Okres, kiedy brał udział, tak wspomniałem, ten okres Powstania Wielkopolskiego, ale myślę, że ważniejszy jakby dla nas jest czas, kiedy działał na froncie polsko-bolszewickim. Właśnie w ramach działalności 17. Pułku Artylerii Pieszej brał udział w walkach na wschodzie z bolszewikami, walki prowadzone z jego udziałem, ponieważ on był dowódcą baterii, odbywały się w okolicach Lidy, te tereny Białostoczyzny, później Polesia. I tam się wykazał jako dowódca i też ten okres, na ten okres przypada, kiedy został awansowany do stopnia podporucznika, później porucznika. Podczas pobytu w Gnieźnie mieszkał m.in. przy ulicy Chociszewskiego 19, w mieszkaniu pod Piątką. I stąd, z Gniezna, w 1933 roku został, tak powiedzmy, wyrwany do Bydgoszczy. Dlaczego do Bydgoszczy? Ponieważ w tym mieście funkcjonowała ekspozytura wywiadu polskiego. Jego przełożonym był legendarny major Jan Żychoń. I Piechowiak, wówczas w stopniu kapitana, bo został awansowany w 1926 roku, działał w wywiadzie. Jego zadaniem było pozyskiwanie agentów, którzy później działali w sztabie dowództwa marynarki wojennej, czyli Kriegsmarine. Z opowieści jego syna, Alfreda Piechowiaka, który urodził się w 1929 roku już tutaj w Gnieźnie, wiem, że krótko przed wybuchem II wojny światowej Edmund Piechowiak wyjechał z Polski, został jednym z konsulów w Stambule. Oczywiście to ta posada konsula to była przykrywka, bo pracował na rzecz wywiadu. I tak ten okres trwał do momentu, kiedy nastąpiła kapitulacja w Polsce, czyli wrzesień, październik 1939 roku. Po tym czasie Edmund Piechowiak został wykorzystany do służby w wywiadzie francuskim. Pracował do momentu kapitulacji Francji, czyli czerwiec 1940 roku. Po tym czasie został wysłany do Palestyny. Taką ciekawą opowieścią jest jego okres, kiedy w 1941 roku związał się ze znaną postacią, czyli Jerzym Iwanowem Szajnowiczem, słynnym agentem numer jeden, znany bohater z filmu fabularnego, gdzie Karl Strasburger grał główną rolę. I to właśnie kapitan Piechowiak był jednym z tych oficerów pracujących na rzecz wywiadu, który przygotowywał Szajnowicza do działalności wywiadowczej na terenie Grecji. Bo tutaj mówimy, że Szajnowicz był przygotowywany w Jerozolimie, na terenie
gdzie przechodził ten okres szkolenia. Piechowiak odpowiadał za przygotowanie Szajnowicza do działalności wywiadowczej, w Grecji. Jeżeli chodzi o Edmunda Piechowiaka, to w 1943 roku jeszcze pozostawał w Palestynie, a następnie został przerzucony do Wielkiej Brytanii i na krótko, bo między 1943 a 1945 był jeszcze, czy pracował jako szef wywiadu znowu w Stambule, w komórce Bałkany. Wiadomo, koniec wojny to jest ten czas, kiedy trzeba podjąć jakąś decyzję. Piechowiak wraca do Wielkiej Brytanii. Krótko po wojnie został awansowany do stopnia podpułkownika. Wiadomo, dylemat, jak wielu naszych oficerów, co robić dalej, zostaje w Wielkiej Brytanii. Przez krótki czas pracuje w komórce wywiadowczej brytyjskiej, w szkolenia właśnie, gdzie szkolono oficerów wywiadu. I ten okres jest jakby taką klamrą, która zamyka jego okres, kiedy chodzi w mundurze. I prowadzi życie cywila już w Londynie. Później przez jakiś czas też mieszka w Oksfordzie, ale utrzymywał bliskie kontakty z rodziną tu w Polsce, tak? Także był wielokrotnie był w Polsce, między innymi rodzinę miał w Opolu, rodzina w Gnieźnie. Także do 80 roku, gdy w lipcu zmarł, te kontakty z rodziną w Polsce były bardzo bliskie. Edmund Piechowiak zmarł 13 lipca 1980 roku. Został pochowany na cmentarzu Święty Piotra i Pawła w Gnieźnie, gdzie spoczywa też jego żona Stefania Cecylia Piechowiak z domu Langowska i syn Alfred.